wracają do kraju zwycięzcy, proszę Państwa. Czyli że wracają do kraju zwycięzcy. Afryka, Ameryka, Środka, Ameryka Południowa. I Ameryka z Ameryką. Afryka, po piramidach i nie tylko. A na co dzień ekonomista, wykładowca, czyli te rzeczy, które są, myślę, najciekawsze w życiu, wskaźniki ekonomiczne, przedsiębiorstwa. Od 20 lat prowadzę w Rzeszowie najciekawszy chyba ranking, największy przedsiębiorstw pod Karpacia. Właśnie wczorajszy miałem okazję go zaprezentować po raz kolejny. A za spraw takich już wyborczych, to cóż, pan redaktor wspomniał o pięknym Rzeszów. Tak, miasto to piękne, Rzeszów, miasto kreatywnych mieszkańców. I w tym miejscu kreatywnych mieszkańców, czyli zwycięzcy wracają do kraju. Zwycięzcy wracają do kraju. Czyli odwrotnie. Nie na zachód, nie za chlebem, tylko wracają do kraju. To wcale o chleb nie chodzi. O zebranie po Anglii, po Ameryce i po innych krajach zachodnich. Nie chodzi o zebranie chleba. O co chodzi? Działalności uczynia kilkadziesiąt lat, właśnie no kilkanaście można powiedzieć, opracowywania różnego typu. Słuchajcie, słuchajcie, poszczególnie zebracie. O co chodzi? Z kolegami kiedyś był autorem co największego z kinesz planu, który stworzył piękną, drugi zakład Polfa Leki 2. Piękny biurowiec, projekt na 70 milionów złotych. I za co? Jeszcze w latach 90. panie redaktorze, otrzymaliśmy z kolegami czwórkę, piękne wyróżnienie ministra przemysłu i handlu. Marka gdzie też swoją wiedzę, doświadczenie poszerzałem między innymi na uczelniach w Stanach Zjednoczonych, we Włoszech, na Cyprze. Uczestniczyłem w różnych projektach międzynarodowych, znam język angielski, trochę niemiecki, oczywiście też innych języków. No i przede wszystkim taki fanatyk miłości do nowoczesnych technologii. Dlatego też w Sejmie zasiadam w Komisji Cyfryzacji i Nowoczesnej Cyfryzacji, Informatyzacji. Te nowe technologie, czyli to takie spojrzenie przez pryzmat aplikacji smartfonowych, rozwiązań technologicznych, chciałbym wdrażać w Rzeszowie. Uważam, że rozwiązania informatyczne po pierwsze wpływają na budżet, dlatego że powodują oszczędności, po drugie ułatwiają życie mieszkańcom, po trzecie to są po prostu wygodne, miłe, a w dzisiejszych czasach, gdzie w zasadzie pięcioletnie dziecko świetnie posługuje się smartfonem, to oznacza, że to będzie tylko przyszłość. W tym kierunku należy iść. Jestem też inicjatorem, jeżeli chodzi o Rzeczpospolitej Polskiej, jestem inicjatorem rozmów na temat rzeczy, o których inni mówią, że to rząd, typu jak koleje wielkiej prędkości, Hyperloop. Dzisiaj się wydaje, że to jest abstrakcja, natomiast ja wierzę w to, że za parę lat czy paręnaście to będzie naturalny środek transportu w Polsce, samochody autonomiczne, czyli przystosowanie zapisów prawnych, po to, że jeżeli już te auta autonomiczne wejdą, żebyśmy byli gotowi. Jestem też po komisji do spraw elektromobilności. No i mam nadzieję, że w tej kampanii krótkiej, ale też mam nadzieję treściwej, pokażę mieszkańcom Rzeszowa i wszystkim zainteresowanym, również z innych miast, że można mieć pomysł na Rzeszów, który będzie efektywny i efektywny. No, widzę, że przygotowanie do tego przemówienia dało dobrze, że to jest, nie, przepraszam, ale wymyśliłem to swoją prelekcję. Tak, na minutę 96 sekund. Nawet z pracy. No. Powiem szczerze, przez moment umówiłem się, że będzie pan smartfony rozdawał, ale proszę nie odpowiadać, bo to dopiero w kolejnej części naszej debacie. Kandydat Komitetu Wyborczego Rozwój Rzeszowa, Popatrz, Koalicja Obywatelskiej i Polskie Bezpieczeństwo Obywatelskie, urzędujący prezydent Tadeusz Szwerec. Panie prezydencie, bardzo proszę, także pan, szanowni państwo, tak zastanawiam się, czym się chwalić, a czym ganieć, bo są oczywiście plusy i są minusy, ale mój życiorys jest dość taki nietypowy, bo zaczynałem jako robotnik przez 12 lat, jako piłkarz przez lat 18, również praktycznie od 32 roku życia, w zasadzie dyrektor czy kierownik poszczególnych zakładów. Jeżeli chodzi o uczelnię, to myślę, że mam coraz w godzinie następnie
ustawy zawyżających demokracji. Była pierwsza przecież komuna przyszłego procedura, że argumentacja władz dotycząca konieczności oczyszczenia sądu najwyższego zresztą jest w czasów komunistycznych jest trudne, które jest zaniknięte, bo tak sposób zaniedbane, z którego ludzie uciekają. I w zasadzie to bardzo się sama udało, bo w tej chwili mieszkańcy są dumni z naszego miasta, że jeżeli ktoś przyjeżdża, to otworzą go w powieście, pokazują to, co jest piękne, że budowaliśmy w miasto, a nie jest ten, którzy robią osobiście muszę poruszyć. Zresztą przepraszam, ale za chwileczkę będzie wiadomo, że szkoda, bo dopiero się rozpadł. Zauważyłem. Kandydat Zjednoczonej Prawicy Wojciech Buczki. Bardzo proszę. Ja bez przygotowania spontanicznie nie wiem, jak to wyjdzie, a ja tak urodziłem się w Rzeszowie i można powiedzieć, że jestem zakochany w tym mieście o urodzenia. Mój ojciec tutaj też w Rzeszowie pracował, budował wojska Rzeszów jeszcze przed wojną. Ojciec zresztą żołnierz armii krajowej za to represjonowany, stąd moje korzenie też takie właśnie patriotyczne, niepodległościowe. Wszystkie szkoły kończyłem w Rzeszowie, najpierw podstawowe oczywiście, znakomita szkoła techniko-mechaniczno-elektryczna to była i jest znakomita szkoła. Dobrze mnie przygotowała do studiowania na Politechnice Rzeszowskiej, którą skończyłem akurat w 1980 roku, stąd moja pierwsza, jedyna praca zawodowa. WSK PZN Rzeszów jako konstruktora w zakładzie badawczo-rozwojowym rozpoczęta 1 sierpnia 1980 roku. To było dla mnie też takie wydarzenie niesamowite, bo również wybuch Solidarności i ja o takich korzeniach z domu wyniesionych. Oczywiście Solidarność jako dynamiczna działalność społeczna. Byłem konstruktorem w zakładzie badawczo-rozwojowym, ale też działaczem związkowym i w pewnym momencie w 1991 roku przeszedłem do działalności związkowej w Solidarności, niestety zawieszając swój umiłowany zawód konstruktora. Byłem przewodniczącym regionu przez wiele lat i przeszedłem twardą szkołę w Solidarności. Wtedy te przemiany gospodarcze, upadłość wielu zakładów, też problemy moich jednych WSK Rzeszów. Udało się dzięki postawie takiej bardzo, powiedziałbym, konstruktywnej uratować tą firmę. Dzisiaj ona jest, można powiedzieć, liderem Dolina Lotnicza i rozwój Podkarpacia. To głównie ta firma. Później wybory samorządowe, wolne, byłem przez 4 kadencje radnym samorządu województwa podkarpackiego, przewodniczącym, wicemarszałkiem, odpowiedzialnym za bardzo ważne działki, bo inwestycje drogowe, kolejowe, dzisiaj piękna uroczystość oddania jednego z pojazdów dla przewodzenia kandydata na własne pomysły na rozwój lokalnej gospodarki, powiedzieć coś o rozwoju infrastrukturalnej, a także oblicze realizacji, czy już dokonane, czy też przyszłościowo planowane programów społecznych. Powiedzmy też społeczną, no, powody gospodarcze. Więc może powiedzieć, proszę panów, dowolność w pełni. Ja pozwolę sobie też z perspektywy 86 km dzielących Rzeszów od Przemyśla, jak również wielu miesięcy, falą się bądź też zmianiąc przemysła rzeszowskie, nigdy się narosłe animozje. Powiedzieć, że Rzeszów rzeczywiście jest w centrum województwa podkarpackiego i to, co było już wspominane, być może kiedyś niedoszacowane Rzeszów, być może też Rzeszów mówiono mało albo nie dawało mu wielu szans. Ja myślę, że to wszystko powróci do zadania, to wszystko idzie swoim torem. Mimo wszystko jestem przekonany, że bardzo proszę, gdyby panowie też kurczę kampanii, które nie służy, nie robią tu czas, absolutnie będę. O ludziach, którzy wygrali, o ludziach, którzy